I moi drodzy, zaczynamy już od pierwszego gościa, Marietta Siminak, wizażystka. Witam cię bardzo serdecznie, nasza modelka Marta. Dzień dobry. Marietta, dzisiaj spotykamy się po to, aby omówić makijaż sylwestrowy. 3 dni zostało do Sylwestra. Może jeszcze panie przed telewizorem będą miały okazję, żeby nauczyć się fajnie, precyzyjnie, jak przygotować taki makijaż sylwestrowy. Widzę, że ty się bardzo przygotowałaś do naszego dzisiejszego spotkania. Tak jest, jak zawsze już powstał tutaj projekt tego makijażu. Tak on ma właśnie wyglądać w efekcie końcowym, czyli zdecydowane oko. Zdecydowane oko, powiedziałabym takie kocie, bardzo seksowne oko, spojrzenie uwodzicielskie, przyciągające uwagę. W tym sezonie są bardzo modne czernie matowe w połączeniu ze srebrzystym iskrzącym się tutaj, ze srebrzącymi iskrzącymi się drobinkami. Także coś tutaj też wymyślimy na tym oku. Mam przygotowane kosmetyki specjalnie pod ten makijaż, także taka raczej tonacja srebrzysta, powiedziałabym. No to zaglądamy na nasz stolik dzisiaj. Co tu takiego przygotowałaś? Bo wiemy, że ten makijaż sylwestrowy, no różni się od tego na co dzień, prawda? Tak, jako podstawę przygotowałam bazę silikonową, na którą dopiero będzie nakładany podkład, ponieważ przedłuży to nam trwałość podkładu i dużo dłużej będzie się utrzymywał on na naszej twarzy, także polecam zastosowanie podkładu, baz silikonowych. Czyli na początek przed bazą silikonową jeszcze na przykład jakiś krem nawilżający, tak? Oczywiście, tak? Krem wcześniej nawilżający, taki odżywczy. Można nawet, jeżeli ktoś w młodym wieku jest, a chciałby wyglądać w ten wieczór olśniewający, to można jak najbardziej pożyczyć krem ujędrniający od mamy czy od babci nawet, ponieważ te kremy są bardzo napakowane takim dużą ilością składników odżywczych i po aplikacji nasza cera jest promienna, wspaniale się prezentuje, także polecam. Super, bardzo fajnie, czyli mamy krem, baza silikonowa, wtedy oczywiście podkład, co dalej? Puder? Podkład, puder, rozświetlający, sypki, matujący, jaki chcemy uzyskać? Raczej puder właśnie taki fiksujący, biały, uniwersalny. Dopiero na to możemy nałożyć sobie jakieś rozświetlające drobinki, również na policzki czy właśnie kości obojczykowe. Bardzo fajny efekt to daje. Super. Ja widzę, że ty tutaj swoje kości policzkowe podkreśliłaś chyba różem. Róż taki z delikatnymi, opalizującymi drobinkami. Też fajnie nadaje się taki kosmetyk na Sylwestra. Jednak tutaj zdecyduję się na bardziej iskrzące się oko, a policzki już pozostawię matowe, jeżeli chodzi o wykończenie. Mhm. Jeszcze spoglądam na ciebie, bo widzę fajny kolor ust. Marta też wiem, że wcześniej zwróciła na te usta uwagę. Czy to jest trudne do wykonania? Myślę, że trudne, jeżeli ktoś ma wprawę, to nie jest, ale jeżeli ktoś robi pierwszy raz coś takiego, zwłaszcza jeżeli ktoś ma bardzo wąskie usta, to nie polecam na noc sylwestrową. Chyba że ktoś już jest właśnie wprawionym, tutaj doświadczonym makijażystą, to jak najbardziej polecam. Jednak mimo wszystko najbardziej praktyczną wersją jest to, żeby te usta pozostały jasne, a oko ciemne, ponieważ tak jak już ustalałyśmy to wcześniej, jeżeli jemy, pijemy, a z pewnością w noc sylwestrową nikt sobie drinka jednego nie odmówi. Tak, skromnie, ja myślę, że na jednym może nie skończyć, ale oczywiście, że tak, czyli to oko ma być takie uwodzicielskie, to na nim mamy skupić nasze spojrzenie. Jakie bariery, jeśli chodzi o właśnie tą noc sylwestrową, brokaty, bo widzę, że ten brokat się tutaj pojawił. Zastanawiam się, czy będziesz go używać, czy nie. Tutaj przygotowałam go, żeby zaprezentować, co ludzie stosują właśnie na tą noc sylwestrową. Mhm. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem tak gruboziarnistego brokatu. Wolę wersje takie delikatniejsze. Jeśli otworzę, to nic się nie stanie? Nie. Możesz jak najbardziej otworzyć, zaprezentować. Otwieram. Brokat pięknie się mieni. Natomiast ja polecam stosowanie brokatów jako punkty świetlne, czyli zastosowanie ich na środek powieki na przykład. Rozświetlają. Dokładnie. Fajnie rozświetlają i mienią się w każdym świetle. Czy to jest światło świec, czy światło sztuczne, stroboskopowe, jakiekolwiek. Świetnie się prezentują, świetnie odbijają to światło, tylko że nie każdy lubi takie mocne efekty. Ja przygotowałam wersję bardziej dla delikatniejszą. Mhm. To jest taki biały srebrze. Cień, wpadający w srebro, w zależności od tego,
na co go nałożymy i jak bardzo intensywnie go nałożymy, taki efekt też uzyskamy. Czy dzisiaj właśnie będziesz go stosowała? Tak, właśnie dzisiaj będę używać tego kosmetyku, jest to taki srebrny pyłek i nałożę go już po wykończeniu całkowitego makijażu oka, także... Super, czyli brokaty mogą się pojawić pod różną postacią, co to takiego? Też widzę, że brokat. To jest brokat, którym możemy uatrakcyjnić swoje ciało, jeżeli komuś pasuje to do kreacji sylwestrowej, czy chciałby również się mienić na dekolcie, czy właśnie na kościach obojczykowych, na biuście, gdziekolwiek pani chciałaby zastosować taki brokat, można również użyć to na ciało. Czyli tej nocy z pewnością możemy błyszczeć. Dokładnie, myślę, że o to chodzi, żeby nasz makijaż się pięknie prezentował, błyszczał. O, tutaj widzę, że wzięłaś do ręki rzęsy. Tak, wzięłam rzęsy, bo myślę, że to jest zawsze taki hit. Jeśli panie nie mają takich ładnych rzęs na co dzień, to mogą sobie właśnie na te sztuczne pozwolić w noc sylwestrową. Bardzo bogata oferta. To jest bogata wersja. Tutaj przygotowałam taką i taką wersję. Te rzęsy są bardziej dramatyczne, te już bardziej wpadają w takie naturalne stylizacje. Co mogę powiedzieć, jak chodzi o sztuczne rzęsy, jeżeli mamy wprawę i potrafimy już nakładać, warto zainwestować w takie droższe rzęsy. Lepiej są wykonane, dużo łatwiej nam się je nakłada. Czy są one wtedy jednorazowe? Nie, możemy je odkleić przy demakijażu, usunąć resztki kleju i jak najbardziej skorzystać ponownie. Dokładnie, skorzystać ponownie, tylko nie polecam stosowania klejów dołączonych do tych rzęs, ponieważ no, nie są najlepszej jakości i no, raczej rzęsy nam się odkleją. Myślałam, że obudzimy się z zamkniętym okiem. To nie byłoby wskazane, ale dobrze. W takim razie tutaj są rzęsy, które są w całości. Ja też widziałam kępki, które ty byś poleciła, które łatwiej się nam nakłada. Myślę, że fajną opcją jest albo zastosowanie kępek, co mi się wydaje dużo prostszym zadaniem niż właśnie całych pasków rzęs, albo jeżeli mamy właśnie paski, cały rzęs, przecięcie ich na pół i doklejenie ich zaledwie do końcówek. W tym momencie nie musimy dokładać, tak jak ostatnio, po kilka tych kępek rzęs, a było to gdzieś 3-5 kępek na jedno oko. W tym momencie mamy po prostu już gotowe ileś kępek rzęs połączonych ze sobą, nakładamy na nie odrobinę kleju i przyklejamy, bardzo ładnie nam się trzymają i to jest moim zdaniem najprostsza metoda zrobienia czegoś takiego. Sama dzisiaj zastosowałam na swoim oku coś takiego i pokaż, wygląda to... Sprawdzamy. Super. Właśnie wygląda widzę to... jeszcze brokat. Tak, tak, tak. To są takie sylwestrowe, powiedziałabym, z odrobiną brokatu. Właśnie jeden pasek rzęs przekrojony na pół i przypięty do każdego oka. Wygląda naprawdę i fajnie. I efekt olśniewający. Dokładnie. Ja jeszcze chciałabym na sam koniec pokazać... ten kosmetyk, bo też jest bardzo fajny, bardzo mi się podoba. Kiedyś jak się spotkałyśmy latem, to wiem, że właśnie o tym mówiłaś i rozświetla naszą twarz tak, bardzo fajnie. Dokładnie. Jest to fajny rozświetlacz do twarzy, który możemy zastosować w tych miejscach, gdzie chciałybyśmy się świecić. Zazwyczaj nie chcemy, jeżeli to jest w naturalny sposób świecenie się. Natomiast jeżeli to jest efekt triku makijażowego, wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Można taki zabieg zastosować zarówno na kości policzkowej, na ciut, na nos właśnie, nawet na brodę, odrobinę na czoło, lecz to przede wszystkim pięknie prezentuje się na dekolcie, na szyi, także polecam właśnie tutaj kości obojczykowe podkreślić, tylko w momencie, kiedy decydujemy się na rozświetlacz, już rezygnujemy w tym momencie na przykład z takiego brokatu, ponieważ co za dużo to niezdrowo. Oczywiście, nie chcemy się świecić jak choinka, prawda? Tak, jeszcze mogę wspomnieć, jak chodzi o dekolt i też właśnie plecy, jeżeli mamy jakieś niedoskonałości na plecach, mamy sukienkę z odkrytymi plecami, również warto zadbać o to, aby zakamuflować to w odpowiedni sposób. I co więcej, jeżeli mamy perfekcyjny makijaż na twarzy, a nasza szyja pozostaje goła i zarówno dekolt, to niekoniecznie to wszystko musi współgrać. Tak, prawda? Dokładnie, wszystko musi współgrać, ponieważ będzie ta twarz idealnie przygotowana się odcinała od całej reszty, dlatego warto chociażby takim właśnie kremem BB. Z podkładem, tak? Tak, tak, dokładnie. Krem dwa w jednym, krem połączony z podkładem, po prostu... delikatnie sobie tą szyję
również przygotować i tak samo dekolt. Jest to delikatny kosmetyk, będzie i nawilżał naszą skórę i jednocześnie powodował, że pięknie będzie wykończona skóra także na dekolcie i szyi. Super, bardzo fajnie, dziękuję wobec tego serdecznie, Marietta. Będziemy powracać tutaj i sprawdzimy na pewno efekt Twojej pracy, a Państwa już teraz zapraszam na króciutką przerwę i za chwilę wracamy. Do zobaczenia.